Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ze mną Kamil Wysocki. Cześć, dzień dobry Cześć, dzień wszystkim. dobry. Mówimy sobie o bezpieczeństwie znowuż, bo temat jest tak bardzo ważny, że tego się nie da w ogóle o nim zapomnieć. Nie da się zapomnieć o tematach związanych z bezpieczeństwem, ale zanim zaczniemy, jesteś historykiem. Zarysuj proszę naszym widzom rys historyczny najpierw imperializmu rosyjskiego i samej Rosji w pigułce. Czemu właściwie Rosja stała się takim krajem, jakim się stała, czyli krajem zaborczym, niebezpiecznym i nieustannie wojującym z ogniem? Ty mi to tłumaczyłeś, ale jeszcze raz pytam tak naprawdę o samą genezę, gdzie trzeba jej szukać, od czego należy wyjść. Ostatnio Władimir Putin mówił na kolejną kadencję w swoim przemówieniu o Rosji jako tysiącletniej erze istnienia. No bo tutaj jest problem właśnie, który się odnosi do tego, jak trzeba postrzegać tą genezę powstania w ogóle państwowości rosyjskiej. Według Putina ona jest jakby ukierunkowana w kwestii Rusi Kijowskiej. Natomiast to jest kwestia tylko i wyłącznie propagandowa, bo Ruś Kijowska i sam chrzest Włodzimierza odnosi się do Ukrainy. Sensu stricte ten chrzest 988 roku i późniejsza cała państwowość Rusi Kijowskiej. Natomiast Moskwa powinna odnosić swoją tradycję do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, założonego przez czy Wielkiego Księstwa, ale samą Moskwę założył Jerzy Długoręki w 1147 roku. I do tego powinna Moskwa swojej spuścizny jakby odnosić się. Ale szczególnym tutaj istotnym elementem tego sporu ukraińsko-rosyjskiego o tożsamość jest też element przede wszystkim niewoli mongolskiej 200-ponadletniej, zrzuconej potem przez Iwana III Srogiego, Wielkiego Księcia Moskiewskiego pod koniec XV wieku. Mianowicie to, że ten model mongolski, on był bardziej opresyjny w Wielkim Księstwie Moskiewskim niż w samej Ukrainie. I to jest ten klucz, że wytworzył się pewien imperatyw, można powiedzieć, takiego zamordyzmu i braku poszanowania dla godności człowieka. Człowiek stał się tylko elementem takiego, można powiedzieć, systemu totalitarnego, wręcz mówiąc tą taką dwudziestowieczną maksymą, gdzie to ten najpierw, można powiedzieć, car jest istotnym elementem systemu. I to panowanie mongolskie tak naprawdę stworzyło system, można powiedzieć, wręcz autokratyczny, w którym właśnie głównym takim jest ten batuszka car jest głównym elementem. I Rosja jako, że tak powiem, kraj, w którym prawosławie jest istotnym elementem politycznym, stała się w mniemaniu przede wszystkim Iwana III, który był prekursorem idei zbielenia ziem ruskich jako całość, do tego, żeby tworzyć element ekspansji. Ekspansji na zachód Europy, czyli nie tylko, żeby opanować Ruś, ale też te tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej. No, Rzeczpospolitej wtedy Polskiej, przede wszystkim Królestwa Polskiego. I to powodowało, że od Unii w Krewie, od 1385 roku, tak naprawdę mamy do czynienia ze tym stykiem prawosławnym i religii katolickiej, gdzie wiadomo było, że nieuchronnie dojdzie do walk polsko-moskiewskich. Tym bardziej, że przede wszystkim, że Moskwa miała pretensje do Żmudzi. O tym trzeba pamiętać i do tych terenów. Dajmy też jakby naszym słuchaczom do myślenia w kontekście takim, że od 1569 roku Polska była Rzeczpospolitą obojga narodów, a nawet trzech narodów, bo duża część zachodniej Ukrainy leżała właśnie w tym, można powiedzieć, konglomeracie polsko-litewskim i chociażby tutaj podam przykład jednego naszego króla, Zygmunta Starego, który no, jeden z tytułów, które posiadał, to był Wielki Książę Kijowski, tak? I tutaj właśnie na tych poziomach jakby widzimy, że ta idea zjednywania ziem ruskich i później właśnie ten wiek XVI, o którym wspominam, jest równie istotny, bo w 1510 roku Moskwa przyłączy do siebie Psków. Jeden z mnichów prawosławnych, Filoteusz,
w latach 1521-1524 tworzy pewien imperatyw, pewien mit, który będzie takim narzędziem w ekspansji Moskwy, czyli mit tak zwanego Trzeciego Rzymu. Był Rzym, upadł. Było Bizancjum, ale też upadło pod naporem Turków, ale mamy Moskwę, Trzeci Rzym, który nigdy nie upadnie i Moskwa jest jakby w tym micie zakorzeniona jako obrońca prawosławia, ale też pewien transformator, czy też przekaźnik innej cywilizacji, cywilizacji ruskiej. Cywilizacji ruskiej, która odbiera wielu narodom, chociaż naród to jest koncepcja XIX-wieczna, ale który odbiera wielu jakby ludom prawo do samostanowienia. To ja mam na myśli Białoruś, państwa bałtyckie i też Ukrainę. Z czego wynika taki stan rzeczy? Być może to wina właśnie Mongołów, którzy pozbawili Rosjan podstawowych takich przymiotów człowieczeństwa. Tak, pewien zamordyzm wprowadzili i on był potem pielęgnowany. Przecież taką istotą zamordyzmu było panowanie Iwana IV Groźnego, tak, który własnego syna nawet zlikwidował i on jako pierwszy wprowadził policję polityczną zwaną opryczniną. Więc tutaj to już wiek XVI pokazywał, że no, państwo moskiewskie jest, że tak powiem, takim imperatorem, który będzie próbował zawładnąć ziemię, bo należy pamiętać, że jeżeli coś sobie zaplanował, to on się nie pytał kogoś o zdanie, że on może to zabrać. On to po prostu brał siłowo. Chociażby słynne wojny tutaj o Inflanty z Batorym, tak? To było wiadomo, że jeżeli się dostaniemy pod panowanie Moskwy, to będziemy zgubieni. I to się wielokrotnie w historii niestety objawiało. Później po czasach przecież tak naprawdę carskich i po rozbiorach mamy okres bolszewicki, który był jeszcze bardziej zamordystyczny, bym powiedział, bo to już było całkowite pozbawienie Rosjan pewnych przymiotów człowieczeństwa. Ale na jedną rzecz jeszcze bym zwrócił uwagę. W Rosji nie było żadnego humanizmu, żadnego renesansu, żadnych prądów takich, można powiedzieć, umysłowych, które by spowodowały, że ten kraj pójdzie w stronę demokratyzacji. Absolutnie nie. I o tym należy pamiętać. Tam w systemie najistotniejszy zawsze był ten batuszka, car, ten taki, który panował nad wszystkimi czuwał, a jeżeli kogoś trzeba było zlikwidować, no to trudno. U nas jest, jak powiedział Stalin, ludzi mnoga, czyli bardzo dużo, więc absolutnie tam się człowiekiem nikt nie przejmował nigdy. A jeżeli trzeba było znosić niewygody, biedę, no to trudno, ale dla matki Rosji, no, zniesie się wszystko. Mówimy dużo w kontekście zamordyzmu. Jak opisałbyś właśnie ten klimat z perspektywy historii w Rosji? Odejdźmy może trochę od czasów nam najbliższych, a skupmy się na przykład na Rosji właśnie tej po najeździe mongolskim i ZSRR. Znaczy po mongolskim to wiadomo, że tutaj był tak zwany, tutaj książęta moskiewscy musieli płacić jarłek, czyli haracz i wielu było porywanych w niewolę, jeżeli chodzi o ludność. Natomiast w kontekście czasów, bo ja się bardziej wiekiem XX zajmuję, to powiem tak, w Związku Sowieckim po przewrocie bolszewickim, bo to o rewolucji tutaj nie możemy mówić raczej. Uważam, że to był bardziej przewrót dokonany za pieniądze niemieckie tak naprawdę i pieniądze finansjery amerykańskiej. Bo tutaj finansjera na Wall Street również maczała w tym palce. Ale przechodząc do tego, no przede wszystkim od czego, jakby szybko po tym, jak przejęto władzę w Moskwie, to tam nie było dużego poparcia dla bolszewików. Lenin sobie z tego zdawał sprawę. No i bardzo szybko, bo już w grudniu 17 roku powołano ogólnorosyjski zarząd polityczny, czy też policję polityczną CK, Przezwiązkową Policję Polityczną, która no, była tak naprawdę organem do represji i do walki z przeciwnikami politycznymi, ale też do siania terroru. Szefem jej był nie kto inny jak Feliks Dzierżyński. Więc tutaj ten... Zresztą do CK wstępowało bardzo wielu funkcjonariuszy i byłych oficerów tak zwanej ochrony, czyli policji politycznej z czasów carskich. Więc to była pewna kontynuacja. Nawet jest pewna koncepcja, chociaż nie udowodniona źródłowo, o której powiem, mianowicie taka, że prawdopodobnie agentem ochrony był sam Józef Stalin. Ale nie mamy na to przekonujących dowodów, więc nie mówię tego jako tezę, tylko bardziej jako hipotezę badawczą,
no, którą niestety bez dostępu do źródeł rosyjskich nie jesteśmy w stanie teraz zweryfikować lub też obalić po prostu jako negatywną, tak? 9 maja 1945 rok, zakończenie II wojny światowej. Co to dla Rosji oznacza? To jest tak zwany wielki mit, na którym jakby całą teraz autokratyczną władzę utrzymuje jeden z wielu, ale taki najważniejszy mi się wydaje Władimir Putin, bo Putin po agresji Rosji na Ukrainę, tutaj o żadnej operacji, specjalnej operacji wojskowej nie możemy mówić, to są mrzonki i zwykłe kłamstwa, to jest po prostu zwykła szaleńcza agresja dyktatora. Natomiast Dzień Zwycięstwa, no to przede wszystkim no, Dzień Zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami i wielka, wielka parada na Placu Czerwonym i wielka jedność Rosjan, pokazanie tego, że byliśmy, jesteśmy i będziemy imperium, bo tutaj Putin nadaje temu jakby wielką, pompatyczną formę, ale ja przytoczę taki pewien fragment, jak się honoruje chociażby na przykładzie rosyjskim weteranów z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo tak była nazywana ta wojna z Hitlerem, która wybuchła 22 czerwca 1941 roku. I tutaj, jeżeli Państwo pozwolą, to przeczytam pewien fragment. Mianowicie tak. Z okazji święta 9 maja weterani dostają zapomogi i prezenty. Niektóre podarunki są jednak kuriozalne. W Twerze ofiarowano im kiedyś łopaty, w Murmańsku talony na bezpłatne pochówki, a w Jekaterynburgu urządzono przyjęcie w zakładzie pogrzebowym wśród wieńców i szarf żałobnych. Ale kto by się tam bał śmierci? Władimir Putin zapewnił przecież, że Rosjanie jako męczennicy będą zbawieni, trafią do raju. Także to jest, mi się wydaje, jasny przykład tego, jak ten Dzień Zwycięstwa jest przekuwany w Rosji. To notabene ojciec Władimira Putina brał udział w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, więc dla niego osobiście jest to istotny element polityki historycznej, którą się uprawia. I zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt. Przede wszystkim to, że to jest element imperialnej polityki, ale to jest też próba pisania historii jakby na nowo, bo nie mówi się o tym, że to Stalin umożliwił Hitlerowi rozpoczęcie II wojny światowej, to Stalin pomógł mu, podpisując pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku, rozpętać pożogę wojenną i zadać śmiertelny cios Polsce 17 września 1939 roku, bezczelnie kłamiąc, że to Armia Czerwona bierze w opiekę ludność białoruską i ukraińską. Nikt, mi się wydaje, we Lwowie czy w innych miastach ukraińskich, bo Lwów był też miastem wielonarodowym przed wojną, nie miał złudzeń, że Ukraińcy, Polacy czy Żydzi padną ofiarą czerwonoarmistów. Tak samo agresja tutaj późniejsza na Finlandię. I tu też jest taki element, na który zwrócę Państwu uwagę. Mianowicie z reguły, jak Rosja próbuje wywołać agresję na jakiekolwiek państwo, i to nawet historycznie ma pewne umotywowanie, to zrzuca odpowiedzialność na ofiarę, że ona została zmuszona. Czyli z agresora przeradza się tak naprawdę właśnie w ofiarę, w tego napadniętego, bo tutaj posłużono się, jeżeli chodzi o Finów, pewnym elementem mistyfikacji, mianowicie ostrzelano terytorium rosyjskie, rzekomo zostało ostrzelone przez Finów, ale Rosjanie ostrzeli sami siebie, zwrócili na Finów odpowiedzialność i doszło do pełnoskalowej inwazji. Czyli pokazali, że to my już zostaliśmy zmuszeni. Podobnie zrobił Hitler w momencie agresji na Polskę 1 września 1939 roku, kiedy w Gliwicach dokonano tej słynnej prowokacji, gdzie przebrano w mundury niemieckie pewnych górnoślązaków i zastrzelono ich i powiedziano, że to Polacy zastrzelili Niemców w tej radiostacji w Gliwicach i że to Polacy są winni tej prowokacji, tak? A to niemiecka służba bezpieczeństwa SD przeprowadziła z rozkazu Heinricha Himmlera, więc... A jesteś właśnie historykiem. Powiedz, jak oceniasz zakończenie II wojny światowej? Ale w przypadku Polski? No ja mam bardzo negatywne stwierdzenie, bo uważam, że tutaj źle uczymy młodzież w szkole, że my tą wojnę wygraliśmy i wcale nie wygraliśmy. Z perspektywy 45 roku możemy mówić, że ją wygraliśmy z perspektywy 50 lat, gdzie jesteśmy w tym momencie, ale wtedy wówczas nie, bo wpadliśmy wtedy w musimy rozgraniczyć pewną rzecz.
jak patrzono na ten czas wówczas, a jak patrzymy z perspektywy teraz. Trzeba pokazać, że wtedy to była porażka, a niekoniecznie jest to porażka teraz, jeżeli na to patrzymy. Bo mi się wydaje, że przede wszystkim zainstalowanie władzy sowieckiej w Polsce z Bierutem i Gomułką na czele to nie był wolny wybór. To był narzucony wybór przez Stalina, który obiecał Rooseveltowi i Churchillowi, że przeprowadzi w Polsce wolne wybory, ale one oczywiście okazały się mrzonką. Wszystko zostało łącznie z referendum ludowym i późniejszymi wyborami zainscenizowane. Więc przede wszystkim to nie do końca była dla Polski, mi się wydaje, to nie było zwycięstwo. O tyle, że mieliśmy państwo, ale nie państwo niesuwerenne i to o tym musimy pamiętać. To nie było państwo suwerenne, to było państwo zależne od Moskwy, gdzie mieliśmy faktycznie bardzo dużą liczbę sowieckich przedstawicieli w Polsce. Przecież tak naprawdę Bolesław Bierut to był wierny uczeń Stalina, który realizował jego postulaty. Samo później chociażby odsunięcie Gomułki w 1948 roku za tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne wynikało z tego, że sam Gomułka zdawał sobie sprawę, że w Polsce nie da się modelu radzieckiego wprowadzić w takim stopniu, w jakim to jest w Związku Sowieckim, więc dlatego został odsunięty. Więc ja bym tutaj spojrzał na ten okres w taki sposób, że była to pewna porażka, ale z elementami pozytywnymi, że można było utrzymać polskość i można było później w 1989 roku przejść do pracy organicznej nad powrotem do samodzielności, chociaż no 45 lat pewnej nowej okupacji ze strony Moskwy no jednak trzeba brać pod uwagę, bo był to jednak inny model niż model sowiecki, bo PRL jednak poza tym okresem 45-56, kiedy Bierut umiera w Moskwie i sekretarzem partii zostaje Władysław Gomułka, to był jednak inny model, bo mamy okres małej stabilizacji do roku 60, do 70, tak, ale ten okres już od roku 50, tak naprawdę 7, 8 już powoli staje się taką no, wielką jakby konfrontacją Gomułki z Kościołem i z Prymasem Wyszyńskim. Później właśnie po tych starciach na Wybrzeżu w 70 roku, tak skrótowo troszkę przechodzimy, bo tutaj nie mamy czasu na szczegółową analizę, mamy okres dekady Edwarda Gierka, czyli takie wielkie zadłużenie państwa, bo mówi się, że Gierek zadłużył Polskę na 14 miliardów dolarów ówczesnych. To tak z pamięci. No i później rządy generała Wojciecha Jaruzelskiego i taką rozpaczliwą formę ratowania systemu, tak naprawdę, który się walił. No bo gospodarka centralnie planowana jest gospodarką niewydolną i no, ona nie może przynieść żadnych dobrych efektów. Więc to nie jest tak. Uznam ten okres jako taki połowiczny. Nie powiem, że był aż tak do końca, jak niektórzy historycy stawiają, zły, ale też nie był taki dobry, więc były blaski i cienie, jak to zawsze wynika. Było to jednak państwo niesamodzielne z elementami dyktatury i jednak elementami państwa policyjnego, więc no na pewno nie o 81-89? Chodzi ci od wprowadzenia stanu wojennego. No bo tutaj mamy też to rozgraniczenie, czy była groźba interwencji wojsk sowieckich, czy też nie. Czy powiem tak, dość liczna grupa żołnierzy sowieckich była w bazach na terenie kraju, więc oni tak mogli wejść. Tutaj bardziej bym nacisk położył na to, że Jaruzelski próbował zwalczyć opozycję w łonie samego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i próbował zachować stanowisko. Późniejszy okres 83 odniesienia stanu wojennego 89 to już jest próba ratowania tego, co się sypie, patrząc też na to, co się dzieje w Związku Sowieckim, czyli perestrojkę Gorbaczowa i glasnostia, kiedy Gorbaczow sam mówi w 85 roku, chyba w maju, tam panowie, ale musicie sobie sami radzić, bo my tam mamy u siebie zbyt dużo problemów. Takim zwieńczeniem tych problemów jest wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu w 86. Także ja bym tak to widział. A okrągły stół to tak naprawdę, tak krótko jeszcze, to była taka swoista umowa polityczna między obozem solidarnościowym a PZPR-em, że dobra, my wam oddajemy częściowo władzę, bo oddajemy wam Senat i 1/3 miejsc w Sejmie, ale wy nam nic takiego zrobicie, żeby nam włos, złego nie zrobicie, żeby nam włos z głowy nie spadł. Mniej więcej tak.
Wojna się skończyła, można powiedzieć, a gdybyś miał Niemcy i Rosję, może nie wiem, czy przyrównać w jakikolwiek sposób do siebie, albo chociaż scharakteryzować pokrótce. Niemcy i Rosja? No to poczynając od wojny siedmioletniej, od XVIII wieku, to byli wymarzeni partnerzy. Tylko że oni po prostu w wieku XX, jeżeli jak mamy zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, jakby byli po nie tej stronie barykady, bo Rosja była w sojuszu z Wielką Brytanią i z Francją, a Niemcy były w sojuszu z Austro-Węgrami i z Włochami. Natomiast cała jakby tradycja polityczna wówczas, tak jak powiedziałem, skłaniała ich do sojuszu z Rosją. I wybuch I wojny światowej spowodował rozpad tych monarchii, ale pamiętać należy o tym, że już ta współpraca się nie zakończyła po pokoju, bo po zawieszeniu broni w Compiègne, bo to nie był pokój. Pokój był dopiero w Wersalu. Ta współpraca została bardzo szybko reaktywowana, bo głównym jakby tutaj wrogiem, czy też elementem, który nie mógł być do strawienia przez Rosję bolszewicką, ale również, czy to byłaby to Rosja biała i dla Niemiec, to była Polska. Polska była nie do przyjęcia przed wybuchem II wojny światowej i dla Rosji bolszewickiej, później Związku Sowieckiego, i dla Niemiec, czy to Niemiec carskich, czy to dla Republiki Weimarskiej, bo jak się czyta się na przykład korespondencję kanclerza Józefa Wirta, który był delegatem na konferencję w Rapallo w 1922 roku, ekspedycję gospodarczą, gdzie Rosja sowiecka podpisała z Niemcami porozumienie o współpracy, które nieformalnie było wymierzone w Polskę. To pojawiają się tam takie określenia, że Polskę trzeba wykończyć i Polskę trzeba zniszczyć. Bo Polska jest państwem sezonowym i my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Wielkopolska i Gdańsk i Górny Śląsk były w granicach Polski, bo to są nasze ziemie niemieckie. I do dojścia jakby do Adolfa Hitlera do władzy ta współpraca z niemiecko-sowiecka, ona kwitła, bo tak naprawdę dzięki Sowietom Niemcy omijali postanowienia Traktatu Wersalskiego. W wielu miejscach w Rosji były tak zwane centra szkoleniowe, chociażby szkoła pancerna Kama, czy tutaj w Tomsku była fabryka gazów bojowych. Niemcy mogli testować różnego rodzaju bronie na poliganach rosyjskich, omijając właśnie tym, co sojuszniczą komisję kontroli, która kontrolowała, żeby te obostrzenia wersalskie były przestrzegane, że nie mogą mieć broni pancernej, lotnictwa i tak dalej, czołgów. Ale no, Rosjanie im bardzo w tym pomagali, żeby to się udało. Przede wszystkim liczyli na to, że jeżeli pokonają Polskę, powiedzmy, w wojnie polsko-bolszewickiej, to wtedy będą mogli przetransportować swoją ideę rewolucji na zachód Europy. To się nie udało, bo Berlin miał być kolejnym punktem na ich mapie. Ale ta współpraca właśnie skierowana przeciw Polsce, ona prężnie się rozwijała i tak naprawdę już 1926 rok, czyli podpisanie traktatu berlińskiego i zapewnienia kanclerza i późniejszego ministra spraw zagranicznych Gustawa Stresemana o tym, że on, mimo że poszedł na zbliżenie z Francją i Wielką Brytanią, podpisując układy lokareńskie, w których notabene nie było gwarancji granicy polsko-niemieckiej, a była tylko gwarancja granicy niemiecko-francuskiej, przesyłał sygnały do Moskwy, że porozumienie z Francją i z Wielką Brytanią tak naprawdę nie jest uderzone w Związek Sowiecki, więc on współpracę przeciw Polsce z Rosją będzie prowadził. I ten stan rzeczy, tak naprawdę mówiąc krótko, bo tutaj można byłoby to na czynniki pierwsze oczywiście rozkładać, zakończył się dopiero w 1933 roku, potem jak Adolf Hitler doszedł do władzy, także Niemcy byli bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby ten swój potencjał militarny rozwijać, bo tak jak mówiłem, była ta słynna Panzerschule Kama, ale też niemieccy oficerowie przyjeżdżali, chociażby tak jak Werner von Bromberg, późniejszy szef sztabu Oberkommando der Wehrmacht, czyli naczelnego dowództwa Wehrmachtu, jeździł na tak zwane szkolenia do Rosji i rosyjscy oficerowie, chociażby jak marszałek Tuchaczewski, jeździli do Niemiec i zmieniali się cennymi doświadczeniami wojskowymi. I dopiero za czasów Adolfa Hitlera ta współpraca do 1939 roku, do sierpnia, została
że tak powiem, zawieszona, a później kwitła tak naprawdę do 1941 roku i znowu Polska była tym wspólnym wrogiem, którego trzeba zniszczyć i pokonać. Tutaj dodajmy jeszcze jedną rzecz, że, bo tutaj musielibyśmy zrobić osobny w ogóle program o polskiej polityce zagranicznej, ale Hitler do pewnego momentu chciał na swoich warunkach Polskę pozyskać do wspólnej krucjaty przeciwko Związkowi Sowieckiemu, ale na takich warunkach, że Polska mu się w całości podporządkuje. Że nie będzie partnerem na równi, tylko partnerem słabszym i będzie robiła to, co on chce. A polskie kierownictwo nie mogło się na to zgodzić absolutnie. Zwłaszcza kiedy u steru był marszałek Piłsudski, to Piłsudski powiedział, że on na żadne ustępstwa tutaj w stosunku do Niemiec nie pójdzie. Zresztą on prawie nikomu nie ufa, a co dopiero Niemcom. To jest cytat. Także tak to w skrócie wygląda, bo można było oczywiście wiele o tym mówić, ale tutaj ja nawet odnosząc się do współczesnych wydarzeń, bo często się mówiło o tym gazociągu Nord Stream, tak? Że on został zniszczony, etc. Tam były trzy nitki i dwie są faktycznie zniszczone, ale trzecia nitka przesyłowa jest cały czas aktywna, można w nią gaz przesyłać, więc podejrzewam, że Niemcy w jakimś kontekście będą chcieli wrócić do tej słynnej maksymy business as usual, więc ja bym się wcale nie zdziwił, bo no, zaufanie w polityce to jest rzecz, którą się w ogóle nie powinno stosować, bo to trzeba mieć oczy szeroko. Tak samo przyjaźń. Nie ma czegoś takiego, jest interes. Jeżeli interes będzie taki, że my mamy wrócić, to trudno, a że ktoś tam zginie. Polityka z moralnością niestety nie ma nic wspólnego i z tym musimy jakby przejść do porządku dziennego. No ja tutaj nic nie poradzę. Teraz czasy bardziej nam współczesne. Mówiłeś dużo, przedstawiłeś genezę historyczną tego wszystkiego, w skrócie oczywiście. Stany Zjednoczone ostrzegły Moskwę, że bojownicy ISIS planują przeprowadzenie ataku terrorystycznego w Rosji. Ostrzeżenie nadeszło kilka dni przed atakiem napastników na halę koncertową Circus City Hall. Władimir Putin publicznie odrzucił to ostrzeżenie w dniu 19 marca jako prowokacyjne. Wszyscy pamiętamy, co się wtedy stało. Uzbrojeni napastnicy wdarli się do sali koncertowej pod Moskwą, otwierając ogień z broni automatycznej i powodując pożar. W zamachu zginęły 133 osoby, a 154 zostały ranne. Wielu z nas myślało wtedy, że mogło być to zlecone właśnie przez Kreml. Czy to, co się stało, to praktyka kremlowska i sygnał wysyłany światu, bójcie się Putina? No ja uważam, że tak, bo można tutaj powiedzieć, że odpowiedzialność za to przyjęła na siebie organizacja ISIS, tak? Ale jeżeli popatrzymy właśnie okiem wstecz, to były takie przypadki jak zamach na teatr w Dubrowce, czy ostrzelanie bloków mieszkalnych w Moskwie, jeżeli dobrze mnie pamięć nie zawodzi. No i ten słynny akt terrorystyczny w Wiesłanie, no to się później okazało, że to wszystko była inspiracja służb. O co chodzi? O to chodzi, żeby przykręcić bardziej śrubę społeczeństwu, pokazać, że wy musicie być jeszcze bardziej podatni na poświęcenie, musimy natężyć siły, żeby odepchnąć tego wroga zewnętrznego. Tutaj były też insynuacje wobec Ukrainy, tak? I prezydenta Zełenskiego, że to Ukraińcy za tym stoją i to oni, żeby przede wszystkim zintensyfikować ataki na Ukrainę. Bo Putin w swoim jakby światopoglądzie, on nie może znieść myśli wszystkim, że Ukraina odejdzie od Rosji. Że on nie będzie miał nad Ukrainą kontroli, bo on uważa, odbiera Ukraińcom przede wszystkim jeden podstawowy przymiotnik. Możliwość samostanowienia o sobie. O tym, że my mamy odrębną kulturę, odrębny język, odrębną tradycję. A tak jak mówiłem w którymś z podcastów, przede wszystkim Rosja, tracąc Ukrainę spod swojej kontroli, tak zwanej bliskiej, bo tu jeszcze możemy mówić o bliskiej zagranicy, jak państwa bałtyckie czy Białoruś, która i tak jest na łasce lub nie łasce Kremla, ale o tym, że traci gdzieś ten pierwiastek mocarstwowości bez Ukrainy. I tu jest problem, więc ta sytuacja z tym teatrem, no to mi się wydaje, że to była kolejna prowokacja jednak służb. I wcale bym się nie dziwił, że tak było. Nie ma oczywiście na to dowodów, ale takie są elementarne działania służb. Zresztą tam za to właśnie, że wykrył taką prowokację służby, zginął tak naprawdę Aleksandr Litwinenko, bo on dotarł do materiałów, które mówiły o tym, że to zlecił Putin wtedy w tym 2000 roku.
ten atak terrorystyczny. Biesłan chyba też z tymi dziećmi, czyli widzisz, nawet dzieci można poświęcić imię własnej ideologii. Więc tutaj myślę, że to jest właśnie też taka próba pokazania społeczeństwu, że my musimy podkręcić śrubę i całą siłę zmobilizować, żeby z tym wrogiem zewnętrznym, z tym rzekomym nazizmem, którym oni twierdzą, że ciągle gdzieś tam jest, wyimaginowanym tak naprawdę, sztucznym, walczyć. A czym był nazizm dla Rosji? No tutaj właśnie do tej wojny ojczyźnianej cofamy, tak? System narodowo-socjalistyczny był w III Rzeszy. Więc to przeniesienie tak naprawdę tej narracji było też tożsame, bo III Rzesza między 1942 bodajże a 1943 rokiem powołała taką dość no, zbrodniczą formację SS Galicien i tam Ukraińcy również służyli. I to była dla Stalina świetna jakby pożywka propagandowa, że o, na Ukrainie też mamy nazizm i Putin to podłapał. No wiadomo, nawet jak stworzysz jedną formację, to możesz z pewnego wycinka zrobić ten. Poza tym, no jeszcze dodajmy tutaj organizacje ukraińskich nacjonalistów i UPA, Ukraińskiej Armii Powstańczej, którzy no wiadomo, że częściowo kolaborowali z Hitlerem. Przecież o co chodzi? Bo ja abstrahuję od kwestii wojskiej, tak? Nie o to mi chodzi. Mi chodzi o coś innego przede wszystkim, bo żeby zrozumieć motywację Bandery, trzeba też spojrzeć na to, że on chciał utworzyć coś na kształt państwa takiego jak Niemcy lub Włochy w Ukrainie. Liczył, że Niemcy dadzą mu narzędzia, żeby stworzył takie swoje państwo stricte czysto narodowo-ukraińskie. Zresztą sam swoich też tępił tak naprawdę Ukraińców. Ci, którzy nie podzielali jego ideologii, też ich likwidował. O tym trzeba pamiętać, żeby być tak uczciwym, nie popadać jakąś na demagogię. Ale no, Niemcy nie dali mu tego, bo on za dużo chciał. Zamknęli go w obozie koncentracyjnym. Znaczy, w takiej celi dość luksusowej, ale jednak. I ktoś inny tam wykonywał potem na Polakach te rozkazy. Ale o co mi chodzi? I to jest taka, widzisz, taka ciągłość, gdzie można wykorzystać pewne rzeczy do tego, żeby stworzyć pewien mit. No bo w Ukrainie żadnego nazizmu nie masz, nie? No ale na potrzeby inwazji, żeby zrzucić odpowiedzialność na Ukrainę i na ten zły Zachód, o którym oni mówią teraz, jest Zachodem niebezpiecznym, o dziwo. W nowej dyrektywie z maja 2023 roku. Wcześniej był zgniłym, teraz jest niebezpiecznym. Ciekawe, jak może ze zgnilizny przejść w niebezpieczeństwo. No, to jest ciekawa figura. Widzisz, takie ciągle jak mówienie właśnie o tym, że bo mówię, doskonale sobie zdawał sprawę, bo po pomarańczowej rewolucji, kiedy Ukraińcy pokazali, że chcą być wolni, i żyć w państwie niepodległym, niezależnym od Rosji. Przecież Janukowicz w końcu przecież wtedy przegrał wybory, wygrał co prawda w roku 14, ale później został pogoniony z Ukrainy. Tak naprawdę no, zobaczył, że no, to imperium zaczyna powoli, bo on ciągle marzy o tym, żeby ta strefa geopolityczna strefa wróciła, ta, która się rozpadła w 89 roku. A Ukraina była elementem tej strefy wpływów. Tak samo jak z dużym niesmakiem w Rosji spoglądano na to, że Polska na przykład wstępuje do NATO. Bo Jelcyn w stanie upojenia alkoholowego wydał zgodę. Tak są fakty, bo Wałęsa próbował go spić, że tutaj możecie wstąpić do NATO, a później wysłał list kilka dni po tym spotkaniu w 92 roku. No, że ja się jednak nie zgadzam, tak? Więc tutaj widzimy, ja tylko zarysowałem pewne koncepcje. No, oni na przykład podejrzewam, że kwestie Wołynia też mogą w relacjach polsko-ukraińskich wykorzystywać jako kartę, żeby budować pewne animozje i spory. Chociaż teraz zauważyłem taką narrację, to było chyba rok temu, właśnie również w maju, kiedy prezydent Zełenski odwiedził Warszawę w czasie obchodów Konstytucji 3 maja i często padały z ust obu prezydentów, również prezydenta Dudy, takie stwierdzenia o tym, że między naszymi narodami nie ma granic. Pewnie zauważyłeś. To teraz niech Państwo sobie zwrócą uwagę, jak to propaganda rosyjska wykorzystała. Że my mamy mocarstwowe aspiracje i chcemy anektować zachodnią Ukrainę. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie mówi o tym, żeby Lwów czy Iwano-Frankiwsk wrócił do Polski. Nie o to chodzi. Chodziło o to, że pewne bariery pękają. To oczywiście było bardzo patetyczne, bo teraz te relacje nie są takie dobre i tu możemy mówić o tych kwestiach rolników i tak dalej, bo to też jest, mi się wydaje, element, który jest częściowo przez Rosję sterowany. Oni też, niektórzy wpadają w taką spiralę
spirale rosyjskiej indoktrynacji. No my mamy też problem, że polska scena polityczna, nie będę tutaj nazwisk wymieniał, też gdzieś tam w kieszeni Kremla siedzi niestety. I to jest też problem, że ci trolle, ci agenci, to jest wszystko nawet na poziomie gmin. Tak ulokowane podejrzewam, że niestety no jesteśmy też w tych sidłach rosyjskiej dezinformacji, bo tak jak Marek Budzisz pisał w tej swojej książce, wszystko jest wojną, no to faktycznie ta wojna przecież przeciwko Polsce też trwa, na przykład polsko-białoruskiej granicy, tak? Wojna hybrydowa, ten napór migrantów, przecież podejrzewam, że tutaj Łukaszenka wykonuje po prostu polecenia, które z Kremla płyną wobec Polski. Dodam jeszcze tylko, że w ciągu 4 dni z jednego tylko lotniska w Moskwie Rosjanie odesłali 643 obywateli Tadżykistanu po kilkudniowym przetrzymywaniu w nieodpowiednich warunkach. Władze w Duszanbe złożyły oficjalny protest. Poinformowało o tym Radio Swoboda, a Sergiej Ławrow odpowiedział, że środki podjęte przez rosyjskie służby w celu zapobiegania terroryzmowi mają charakter tymczasowy i nie są skierowane przeciwko konkretnemu narodowi lub religii, co według jego rozmówcy jest niezgodne z prawdą. O tym, czy rozmówcy doszli do jakiegokolwiek konsensusu, komunikat MSZ nie wspomina, a eksperci uważają jednak, że to bardzo krótkowzroczna polityka, ponieważ gospodarka Rosji nie jest w stanie poradzić sobie bez taniej siły roboczej z państw posowieckich. Jaka jest sytuacja gospodarcza Rosji? Znaczy, wiesz co, gdyby nie pomoc Chin i Indii, to podejrzewam, że tak jest bardzo trudno, bo faktycznie tam często brakuje rąk do pracy, ale to jest przede wszystkim właśnie wsparcie tutaj tych państw takich jak Indie czy Chiny, gdzie oni ratują często gospodarkę rosyjską w pewnych elementach, chociażby sprzedaż surowców energetycznych, bo na tym się opiera często cała gospodarka. Natomiast tego, bo tutaj trudno też mówić o konkretnych danych. No, ja w wielu analizach czytałem, że ta gospodarka no, w dłuższym okresie czasu będzie niewydolna, ale jednak widać, że potrafią się trzymać i ten nacisk ekonomiczny jest duży, bo wydają też spore środki na zbrojenia. Przestawili gospodarkę na tory wojenne. Więc zobaczymy, czy w dalszym okresie czasu no, to się jakoś nie załamie. Choć są pewne symptomy, bo jeżeli Ukraińcom udaje się zniszczyć pewne rafinerie, chociażby w Kursku, no to 14% spadek eksploatacji ropy jest wymierny. I mówię, z naszej perspektywy, no to pewnie jakby teraz propaganda rosyjska wycięła moje słowa, to by powiedziała, że jestem polskim imperialistą, ale rozpad tego Federacji Rosyjskiej, najmniejsze organizmy państwowe, myślę, wydaje i dla Polski, dla Ukrainy i dla państw bałtyckich, byłby w jakimś sensie dobrym rozwiązaniem. Tylko jest pytanie, czy ta bomba, te głowice nuklearne nie wpadną w złe ręce. I tutaj nie mamy jednak pewności. Natomiast co do gospodarki, ona już się miała po pół roku wtedy inwazji załamać, jednak nie załamała. Więc widzimy, że Rosja skutecznie omija te sankcje, które zostały wprowadzone. Zresztą one są też mało, mi się wydaje, wydajne. Ale a propos tej braku siły roboczej, no to to jest pytanie, czy to się w dłuższym okresie czasu, czy to się odbije na gospodarce rosyjskiej, czy też nie. Może się odbić, ale to musi mieć skutki długofalowe, więc my tego teraz od razu nie odczujemy. W Polsce też niektóre sektory gospodarki są zależne od pracowników, którzy przyjechali z Ukrainy, bo Polacy tych zawodów nie wykonują na przykład i my też byśmy dużo stracili gospodarczo, więc zobaczymy. No, być może w długofalowej perspektywie faktycznie ta gospodarka rosyjska się załamie. No, gospodarka się może załamać, ale imperializmu z Rosją tak szybko nie wyplenimy, bo oni mają takie poczucie misji dziejowej i wyjątkowości, że oni są inną cywilizacją. Niby zapobiegają terroryzmowi, mają charakter tymczasowy, nie są skierowane przeciwko konkretnemu narodowi lub religii. No ale pod płaszczykiem terroryzmu możesz wszystko przykleić, tak naprawdę. Więc każdą akcję, każde działanie, każdą dywersję, że tak powiem, czy formę agresji możesz, o dobra, my walczymy z terroryzmem, tak? Tak samo jak w tej... Czyli mówiąc krótko, kłamie. No oczywiście. Tak samo w tej dyrektywie, że ochrona państw, ochrona ludności rosyjskiej za granicą nie wyklucza udziału czynnika militarnego. Czyli powiedzmy tak, mamy grupę ludzi na terenie, powiedzmy, nie wiem, Białegostoku i oni nagle wychodzą i twierdzą, że są przez Polskę represjonowani, czują się Rosjanami? I co wtedy? Jeszcze mamy ten nieszczęsny obwód kaliningradzki.
Ja ci pokażę zdjęcie tutaj. Mam zdjęcie z 45 roku, jak ten obóz wyglądał. I powiesz mi, czy był sens jakby go przyjmować do Polski wtedy. Coś takiego. Był tam pomysł, rząd PRL odrzucił tą koncepcję przyjęcia obwodu królewieckiego, bo stwierdzili, że był bardzo, bardzo zniszczony, żeby go... A twoim zdaniem przyjąłbyś? Tak. Posiadanie granicy z Rosją to jest coś bardzo niekorzystnego z perspektywy naszej historii. Absolutnie. Ja bym tu jeszcze dodał propos naszego kraju, że no, ten kompleks Moskwy wobec Polski jest dość duży z tego względu, że no, lata 1612-1613, czyli okres tak zwanych Dymitriad, Wielkiej Smuty, tego, że Polacy byli na Kremlu, tam był nawet pomysł tego, żeby Władysław IV Waza był królem, był no, carem rosyjskim, tak? To nie wypaliło. Więc i usunięcie Polaków jest jako świętowane chyba 4 listopada jako święto jedności narodowej Rosji. Czyli widzisz, nawet w takim aspekcie jesteśmy, bo my też jesteśmy postrzegani jako zdrajcy słowiańszczyzny. Ukraińcy są chyba też, bo dlaczego? Dlatego, że my nie chcemy być, jak to oni twierdzą, pod tym pięknym parasolem Rosji, który ochrania młodszych braci Słowian. No, ja się Ukrainie wcale nie dziwię, że nie chciałaby być pod takim parasolem, bo my też nie. Więc absolutnie to rozumiem. Ale w doktrynie moskiewskiej no absolutnie tego nie można utrzymać. Tutaj jeszcze, jeżeli pozwolisz, teraz zobaczę, czy ja to dobrze zaznaczyłem. Właśnie mówiłem o tym wsparciu Janukowycza dość dużego, że mówię, Putin był w 2004 roku aż 4-krotnie chyba w Ukrainie, żeby tego Janukowicza poprzeć. I potem jak on po tym powtórzonym głosowaniu, gdzie sfałszowano wyniki wyborów i Wiktor Juszczenka nawet był otruty przez służby rosyjskie, przegrał Janukowicz, no to, bo to Putin uznał to jako wielki policzek dla niego zwłaszcza. Nawet co mediatorem tam wtedy był chyba prezydent Kwaśniewski, mi się wydaje, w tym sporze wyborczym, że użył takiego sformułowania do prezydenta Kwaśniewskiego, dlaczego on tych nazistów popiera. To widzisz, już wtedy, 20 lat temu przeszło. I też nieprawdą jest to, że język ukraiński jest bliższy rosyjskiemu. Nie, 62% słów jest bliżej polskiego, bo o tym mówi nawet prezydent właśnie Kwaśniewski, że na jednym z takich przyjęć, które wydał prezydent Kuczma. Ale o co chodzi? To już chodzi o to, że Putin zapytał się Kwaśniewskiego, czy on wszystko rozumie. On mówi, no 90%, a ja tylko 30%. Także widzisz. Też o tym właśnie mówiłeś w naszym poprzednim podcaście. Właśnie o tym powtórzę jeszcze jedną rzecz. Cała lewa zachodnia Ukraina, ona była do pierwszego rozbioru Polski i później w tym okresie drugiej RP. Tam były też różne koleje losu, bo polska polityka na Kresach nie była jednolita i była bardzo też niekiedy antyukraińska. O tym też trzeba wspomnieć, że my nie byliśmy tacy piękni i świetni dla Ukraińców. I to tutaj można powiedzieć, że jakby to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze, to mieliśmy i my trochę za uszami i również i część społeczeństwa ukraińskiego, ale to trzeba byłoby osobną dyskusję o tym zrobić. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jakby w kręgu kulturowym lewobrzeżna Ukraina była bardziej ku zachodowi lgnęła. I to jest właśnie ten problem Putina, którego on nie potrafi zrozumieć. Mamy oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W pełnym propagandowych haseł tekście nie zabrakło miejsca właśnie dla Polski. Rosyjski resort spraw zagranicznych połączył w tym przypadku kwestię dostarczania dla sił zbrojnych Ukrainy samolotów F-16 z niedawnymi wypowiedziami prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącymi włączania naszego kraju do programu Nuclear Sharing. No to wiadomo, że taka reakcja mogła nastąpić, bo co innego Rosja miałaby zrobić? No jeżeli dostarczy się Ukraińcom F-16, to mogą mieć, nie powiem, że uzyskałem przewagę w powietrzu, bo to musiałoby być około setka tych myśliwców. Ale jeżeli dostaną odpowiednie uzbrojenie, to mogą przede wszystkim rakietami JAS-AM, czy tej wersji SM, razić cele logistyczne, tak? To spowoduje, że no, tutaj bardzo ta no, kulejąca logistyka rosyjska mimo wszystko
ucierpi. A co do Polski, no wiesz, kwestia jeszcze ulokowania na terytorium polskim, no głowic nuklearnych, no to dla Moskwy to jest nie do pomyślenia, tak? Jak to? To my mamy atomem straszyć, a nie odwrotnie. Czyli odbierasz im ewidentnie ten, no jakby asa z rękawa zabierasz. Więc dla nich to jest nie do pomyślenia. Zresztą sam pomysł nie jest zły, ja uważam, ale my przede wszystkim nie mamy infrastruktury, żeby takie głowice przechowywać. No co, w zwykłym magazynie? No nie. Do tego muszą być specjalne warunki. Więc sam pomysł, idea prezydenta Duda, akurat tutaj go muszę pochwalić. Chociaż bardziej go ganię czasami niż chwalę, ale tutaj muszę go pochwalić za tą ideę. Ale no mówię, nie ma infrastruktury, a ten doświadczenie MSZ to jest kolejny z tych bzdur. Więc tutaj... Ono się pojawiło w związku z ogłoszoną przez rosyjską armię ćwiczeń doskonalących umiejętności posługiwania się niestrategiczną bronią nuklearną. Podkreślono, że wojsko podejmuje działania będące odpowiedzią na deklaracje przywódców krajów Zachodu, mówiąc o bezpośrednim zaangażowaniu w konflikt na Ukrainie. Chodzi pewnie o te słowa prezydenta Macrona, że on tam mówił o wysłaniu wojsk. Zresztą wysłano chyba pewną część legii cudzoziemskiej, tak? Ale to nie są Francuzi. No tak, bo Macron takim zagraniem przede wszystkim on chce przejąć w Unii Europejskiej przywództwo. Bo widać, że tutaj no, Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, to nie jest politykiem skrojonym na miarę męża stanu. Ma problemy wewnątrz własnej koalicji. Troszeczkę się miota. No ja się też mu nie dziwię, bo Bundeswehr jest w takim stanie, w jakim jest. Ale no Macron zobaczymy. No Francuzi przede wszystkim są mocarstwem atomowym, więc mogą tutaj zagrać na takiej kanwie. Tutaj Macron, mi się wydaje, próbował też wykorzystać ten zabieg polityczny do tego, aby do wyborów europejskich zyskać, bo jednak z tym Frontem Narodowym Marine Le Pen przegrywa, jego partia, do Parlamentu Europejskiego. Więc w wielu krajach jest też taki pogląd, który nie jest do końca kolportowany publicznie, ale żeby tych najbardziej skrawicowych prawicowców wypchnąć do Brukseli, żeby tam się kłócili, a nie psuli atmosfery politycznej w swoim kraju. Więc zobaczymy. No, wysłanie wojsk z Ukrainy przez Francję czy inne państwo no, powodowałoby otwarte włączenie się w konflikt, czyli formalnie wybuch III wojny światowej. A tego nikt nie chce. Tego nikt nie chce, natomiast problem polega na tym, że trzeba było Ukrainę wspierać wcześniej. Nie 22 lutego 22 roku, ale już po tym, jak Putin anektował Krym. Bo Krym, zgodnie z referendum z 91 roku, jeżeli się pomylę, to przepraszam, Państwo możecie mi poprawić w komentarzach na przykład, jednak zagłosowano, żeby był ukraiński. Tak, chyba 56 do 44%. Także no, jeżeli wola ludności jest taka, oczywiście to referendum, jeżeli jest przeprowadzone uczciwie, bo te wszystkie referenda, które Rosja przeprowadzała, to była czysta fikcja, łącznie z wyborami na przykład, nie? Gdzie masz karty już wypełnione w urnach do głosowania. Notabene podam taki przykład, chyba już go podawałem, z czasów właśnie wyborów 48 roku w Polsce, właśnie tych stalinowskich, że Bierut z Gomułką wykorzystywali przecież głosy osób nieżyjących do tego, żeby przejąć władzę. Więc to referendum ludowe 47 roku z lutego też zostało sfałszowane. 5 osób, które działając na rzecz Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji planowały zamach na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zostało zatrzymanych przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Wśród nich jest 2 pułkowników UDO, Ukraińskiej Służby Ochrony Najwyższych Urzędników. Za kim Rosja wystawiła listy gończe, są to m.in. naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski i były już dowódca armii Walerii Załużny, szef wywiadu wojskowego w Kijowie Kryło Budanow, dowódca Sił Lądowych Oleksandr Pawluk, były sekretarz Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Oleksiej Daniłow. No, to jest takie, wiadomo, działanie streeter propagandowe, ale jeżeli udałoby się ich złapać, czy też zlikwidować, to byłby to propagandowy niezwykle sukces, bo nawet przy aresztowaniu czy przechwyceniu tych ludzi, no, prominentnych jednak przedstawicieli władzy w Ukrainie,
Zawsze można w Moskwie jakiś tam propagandowy proces przedstawić, tak? Natomiast mówię, no zresztą takie działania zresztą mają też na celu pokazanie, że to my tutaj jesteśmy wielcy i próbujemy walczyć z tymi złymi, tak? Bo o czym się mówi? O tym się mówi, że Ukraina jest na łasce lub niełasce, propagandowo oczywiście taki przekaz skromna płynie, że na łasce lub niełasce ze Zachodu i Stanów Zjednoczonych, a my tylko z tymi złymi tam walczymy i próbujemy ich zlikwidować. Więc to ma tylko taki właśnie czynnik stricte w tym momencie propagandowy. Natomiast był też taki moment, gdzie jednego chyba z Polaków aresztowano, który też przygotowywał zamach na prezydenta Zełenskiego. W Niemczech również jakichś dwóch zatrzymano Niemców, którzy współpracowali z służbami. Także widzisz, w wielu miejscach jest kwestia związana z tym, że się próbuje dokonywać aktów sabotażu. Ja nie byłem zdziwiony tym faktem, że wpisano ich na listę, bo to są jednak istotni politycy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa ukraińskiego. I z Budanowem było też tak, że jego żonę przecież wcześniej próbowano otruć metalami ciężkimi. To jest takie działanie Moskwy, żeby pokazać, że z nami nie można sobie żartować i my jesteśmy wszędzie. Taka troszeczkę jak ośmiornica, która mackami oplata wiele aspektów życia społecznego i politycznego również. Rosyjskie MSW nie podaje zwykle powodów swoich decyzji, powołując się na prowadzone sprawy karne, a media w Kijowie zwracają jednak uwagę, że na przykład nazwisko dowódcy ukraińskich sił powietrznych Mykoły Ołeszczuka znalazło się na liście poszukiwanych, w cudzysłowie, po doniesieniach o zniszczeniu na zaanektowanym Krymie rosyjskiego okrętu desantowego Nowoczerkask. No, tutaj trudno cokolwiek więcej dodać, bo my nie mamy konkretnych jakby danych do tego zdarzenia i trudno się odnieść, czy ta osoba faktycznie żyje, czy też zaginęła, bo no, to, że podała jakaś agencja informacyjna, czy MSW, tak? No to mogą być często tak zwane informacje inspiracyjne, tylko żeby wywołać ferment. One mogą być w ogóle niezgodne z prawdą. Ja podam taki przykład, jak często próbowano zadowolić danego głównego rządzącego na Kremlu. Tutaj na przykład jest Stalina, jest bardzo dobre, że często na przykład Stalin otrzymywał raporty wywiadowcze takie, aby był zadowolony. A one czasami w ogóle nie były zgodne z prawdą. Więc tutaj może być podobnie, że to jest taka wrzutka informacyjna, tylko żeby no, dezinformacje coraz bardziej wsiadły. Może to być taki tak zwany fake news. Tylko żeby pokazać, że kolejny oficer gdzieś tam ukraiński zaginął, czyli my mamy coraz większe sukcesy, wszystko się wali, więc wiesz, no póki co na szczęście no, oni poza tymi fragmentarycznymi tam miejscowościami w Donbasie i na południu, no przez 2 lata nie dokonali jakichś wielkich zdobyczy, więc no na razie propagandowo to próbują ubierać w słowa. Wiele uwagi w swoich rozważaniach zakulisowych poświęcaliśmy także żelaznej kopule. Oprócz systemów NRF Pilica-Wisła ta kopuła jest niezbędna. Polska jest bardzo zaawansowana w budowie własnych zdolności obronnych, to mówił szef BBN-u Jacek Siewiera. Jednocześnie, jak przekonywał, nie da się zbudować skutecznego europejskiego systemu obrony powietrznej bez Polski. Z kolei premier Donald Tusk podczas przemówienia wygłoszonego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach mówił, że Europa będzie bezpieczna pod warunkiem, że bezpieczne będzie niebo nad Europą. Pokazała to choćby wojna na Bliskim Wschodzie, czy trwająca z tragicznymi efektami wojna w Ukrainie. Bezpieczne niebo musi stać się także projektem europejskim, a prezydent Duda z kolei mówił o CPK. Wiesz co, sama idea tej kopuły nie jest zła, tylko jest kwestia tego, z kim my byśmy mieli ją jakby zbudować. Czy mówi się, że z Niemcami, tak? Ale na jakich warunkach? Jeżeli ja bym do tego dołożył, że tutaj trzeba byłoby na Berlinie wymusić, to jest pytanie, bo tam jest, tak jak u nas nie do końca wiemy, jak wyglądają siły prorosyjskie w parlamencie, chociaż ja się domyślam, to w Niemczech mamy i alternatywę dla Niemiec, skrajnie prawicową formację, która jest prorosyjska i tą partię teraz, nie pamiętam nazwy, ale Sare Wagenknecht, która również się odłączyła od lewicy, więc trudno mi jest sobie wyobrazić, że nawet jeżeli byśmy to wybudowali z Niemcami, to Niemcy nie powrócą do
do jakiejś formy współpracy z Rosją, a sojusz rosyjsko-niemiecki zawsze nam się odbijał czkawką. Przecież Nord Stream tak naprawdę był częściowo też w nas wymierzony. Od tego się nie da odejść. A ty tutaj też wspomniałeś o tym, że prezydent mówi o CPK. Znaczy, problem polega na tym, że jedni mówią o tym, że to jest świetny projekt, drugi o tym, że to jest projekt nie do końca rentowny. Ja bardziej się skłaniam ku temu pierwszemu rozwiązaniu, ale coś innego mam na myśli, bo nie chodzi tylko o CPK, bo my mamy problem z tym, że nie mamy lotnisk, które mogłyby obsłużyć ewentualną pomoc sojuszników. Bo oni mogą powiedzieć, dobra, no ale jak mamy nam pomóc, mamy lądować w Niemczech i tam dowozić samochodami? No właśnie, to jest to, że my teraz debatujemy nad CPK, a czas leci. Więc tutaj trzeba byłoby albo zrobić, nie wiem, kilka lotnisk troszeczkę mniejszych, ale jednak bardzo takich no, przystosowanych do nawet mniejszych transporterów, albo po prostu faktycznie to CPK pójść na całego, bo tutaj no faktycznie my musimy wiele rzeczy jednak nadrobić, nie tylko jeżeli chodzi o logistykę, ale też uzbrojenie i wyszkolenie przede wszystkim armii. Bo ostatnie przypadki tych tutaj wypadków na poligonach to też jest coś niepokojącego w moim przekonaniu. Także myślę, że tutaj CPK jest dobrym rozwiązaniem, ale to wszystko musi być z głową zrobione. Ale z drugiej strony jest pytanie, czy to lotnisko będzie jakoś chronione, bo tak wielki obiekt no, byłby łatwym celem lotnictwa, tak? Właśnie, i tutaj teraz mówisz Wisła, Narew, Pilice, tak? Te trzy systemy. Plus tam duża liczba zestawów HIMARS i Patriot, ale to nie zagwarantuje nam 100% obrony. Ja jednak ta kopuła, którą ma Izrael, pokazała, że no, można w skuteczny sposób zneutralizować atak przeciwnika, więc ja bym to w to poszedł ogólnie. Nawet z Niemcami. Nawet z Niemcami, tylko ich trzeba byłoby jakoś... No, paradoksalnie też jest taki problem, że w Niemczech to zagrożenie wojną też jest w miarę duże. Pamiętaj o tym, tutaj troszeczkę mogę wbić szpilkę obecnej pani przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, bo ona była jakiś czas temu odpowiedzialna za restrukturyzację Bundeswehry. Tak, jeśli ta restrukturyzacja powiodła, że Bundeswehra jest w tragicznym stanie obecnie, więc Boris Pistorius naprawdę musi teraz bardzo mocno lawirować, żeby tutaj tą Bundeswehrę postawić znowu na nogi. Także no zobaczymy. A z perspektywy historyka, jakie według Ciebie posiadamy lotnictwo? Ono jest dobrze rozwinięte, słabo? Co tam się dzieje? Ono jest w tej chwili w budowie, tak? Bo my część lotnictwa tego radzieckiego, czyli MIG-ów, oddaliśmy tutaj Ukrainie. I tak naprawdę do 2035 roku, tutaj się posłużę, jeżeli chodzi o same myśliwce, posłużę się tutaj statystyką. Mamy w tej chwili 46 sztuk F-16. Zamówionych jest do 2030 roku szkolno-bojowych myśliwców koreańskich FA-50 48 sztuk i będziemy posiadać 32 sztuki F-35. I to faktycznie będzie, że tak powiem, lotnictwo nowoczesne, ale tutaj dodam jeszcze jedną, ale to mówię, to w latach 2030-35 to jest ten okres końcowy. Dodam jeszcze jedną rzecz, jeden czynnik, że trzeba będzie dokupić myśliwce wsparcia taktycznego. Chociażby tutaj z reguły pojawiają się trzy opcje. Mirage francuski, F-15 amerykański, Eurofighter, który jest produkowany chyba w Hiszpanii i ogólnie używany przez tutaj Brytyjczyków również. Więc któryś z tych trzech trzeba było też, bo około 30-40 sztuk, co oczywiście też będzie się wiązało z wielkimi kosztami, ale no, jest takie powiedzenie, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny, więc my musimy sobie zdać jedną sprawę, tutaj wszyscy z tego, że okres tej hossy pokoju no, został zachwiany i pokój nie jest czymś, co jest nam raz na zawsze nadane. My musimy o ten pokój dbać i walczyć. Tutaj też mi się wydaje zachowanie troszeczkę klasy politycznej w Polsce jest trochę nieodpowiedzialne, bo takie przerzucanie się inwektywami często na sali plenarnej nie do końca daje naszej klasie politycznej, no to też duże słowo klasie,
taką gwarancję powagi. Bo tutaj, mimo różnic politycznych, racja stanu powinna być jasno zaakcentowana i wszystkie partie polityczne powinny jasno powiedzieć o tym, że Rosja jest agresorem. A nie od wszystkich partii politycznych my mieliśmy tutaj to zaakcentowane. Zresztą Amerykanie też mogli wcześniej Ukrainie pomóc, bo już mieli w październiku 2021 roku informację, wywiad amerykański miał informację, co szykuje Moskwa. Więc mogli spokojnie takimi oddolnymi kanałami dystrybuować sprzęt, a nawet pozyskiwać sprzęt radziecki. Nie byłoby problemu ze szkoleniem ukraińskich wojskowych, więc tutaj Amerykanom do ogródka też trzeba jedną rzecz dorzucić, zwłaszcza, że jeżeli oni się uważają za światowego policjanta i mocarstwo, które chce utrzymać pokój na świecie, chociaż nie zawsze, bo miesza się w konflikty na Bliskim Wschodzie, często próbując zaszczepić demokrację tam, gdzie ta demokracja jest nie ma tradycji i jest nieznana. Także myślę, że też mogli zrobić więcej, ale to już jest też temat na inną dyskusję. Niedawno Marek Budzisz, który gościł WKOM w Gnieźnie, mówił w jednej ze stacji telewizyjnych o wojsku europejskim. Według niego ten pomysł nigdy nie będzie zrealizowany. Kiedy byliśmy wspólnie na spotkaniu online, właśnie w instytucie, podkreślił to, co mi się wydaje jest głównym punktem odniesienia, czyli strategia, która mówi o kontynuowaniu wojny. Co ty o tym sądzisz? Ale jak miałbyś to wojsko europejskie zrobić? Co? Polacy, Niemcy, Francuzi, tak? Włosi w jednej brygadzie, w jednej dywizji? No to jest logistycznie jest to nie do zrealizowania, mi się wydaje. Z tym każdy państwo ma troszeczkę też inne systemy dowodzenia i inny system doktryny operacyjnej, już nie mówiąc o kwestiach sprzętowych. No to musiał być jakąś, nie wiem, wielką koalicję antyrosyjską zrobić, tak jak Napoleon. Tylko i wyłącznie w tym momencie. Mi się wydaje, że tutaj trzeba byłoby jednak pójść jednak w siły szybkiego reagowania. Takie grupy operacyjne po 5 tysięcy żołnierzy. I to jedynie. Bo trzeba jeszcze pamiętać o tym, że Ukraina to jest dopiero początek planów rosyjskich. Mi się wydaje. I oni nawet nie mackują się specjalnie. Jak się wczytasz w różne wypowiedzi różnych dysydentów na scenie politycznej i tych propagandystów, oni mówią o tym, że my powinniśmy poić konie w sekwanie, tak? Tak, dochodząc do wieku XIX, więc przede wszystkim mi się wydaje siły szybkiego reagowania byłyby tu istotne, bo o wojsku europejskim to jest, mi się wydaje, melodia przyszłości, ale raczej taka idea fix. Czyli taka, która nie będzie miała, nigdy nie znajdzie zastosowania. No dobra, wyjdź na ulicę i powiedz, że Niemcy mieliby stanować u nas w kraju. Oj, to byłyby różne myśli na ten temat. No właśnie, różne zeszłości historyczne. Chociażby tutaj się odwołam do pewnej wypowiedzi, która dla mnie była skandaliczna, a dotyczyła meczu piłkarskiego Bayern Monachium Real Madrid. Dyrektor sportowy Bawarczyków powiedział, że wszyscy chcieli niemieckiego finału, tylko nie polscy sędziowie, tak? No to przepraszam bardzo, ale gorszego uderzenia w Polskę ja nie widzę ze strony Niemiec. I historycznie patrząc, no Rosja zawsze bazowała na tym, że może Niemców pozyskać i odwrotnie kosztem Polski. Więc współpraca gospodarcza z Niemcami tak, ale czy ja wiem, no tutaj mówi się również o kwestii wspólnego sił szybkiego reagowania na Litwie. Jeżeli będzie taka wola litewska, żeby to zrobić, to okej. Okay. Ja bym tutaj jednak bardziej wszedł w stronę kontyngentów amerykańsko-brytyjskich. I kto będzie prezydentem w Waszyngtonie, czy to będzie Biden, czy Trump, tak trzeba politykę prowadzić, żeby temu Trumpowi też się opłacało z nami trzymać. I myślę, że jeżeli on będzie miał jakieś gospodarcze koneksje, które są bardzo kosztowne dla niego i dla Amerykanów, to on będzie. Zresztą on mówił o tym, że trzeba te 2% PKB jednak płacić, bo Amerykanie nie będą ciągle tego sojuszu utrzymywać. Bo tak naprawdę częściowo to oni utrzymują sojusz północnoatlantycki. Niemcy się nawet w pewnym momencie nawet do 2% PKB nie potrafili zbliżyć, chociaż oni i tak, patrząc na wydatki, dają więcej, bo płacą w euro. No to pytanie kluczowe, bo wiele mówimy o bezpieczeństwie w ogóle. Co z naszym bezpieczeństwem i co z integracją europejską i międzynarodową w naszym przypadku? No, na pewno jesteśmy w gorszym położeniu niż byliśmy przed 22 lutego 2022 roku.
To na pewno. Przede wszystkim musimy cały czas rozwijać naszą armię i przede wszystkim, bo tutaj mówiliśmy o sprzęcie, ale ja znowu będę powtarzał to jak mantrę do znudzenia. Amunicja, amunicja i amunicja. My mamy zbyt słabe moce wytwórcze, żeby produkować więcej amunicji i w to musimy iść, bo jednak kupowanie amunicji za granicą jest dość drogie. W naszym przypadku, a mówisz o integracji europejskiej, tak? No w tej chwili to jest dość trudne, bo tutaj sama Unia Europejska znalazła się na zakręcie, jest wiele tarć i ja nie wiem, czy tutaj będzie kwestia, czy kogoś mamy przyjąć, bo jeżeli nadajesz komuś nawet status kandydata do Unii Europejskiej, no to i tak jest daleka droga, żeby ten kandydat do tej Unii wstąpił. Więc to jest troszeczkę proces, mi się wydaje, dość odległy jeszcze, zwłaszcza w tym czasie, który mamy. A dodam jeszcze tylko, że Stany Zjednoczone też są obecnie nieprzygotowane. To jest zdanie również Marka Budzisza i dlatego grają na czas, jaki chcą, aby za podmywanie potencjału państw będących strategicznymi rywalami Ameryki odpowiadali sojusznicy. No zgadza się, bo na ostatnim tym kongresie w Monachium Antony Blinken przecież powiedział, że tutaj musicie w Europie brać większą odpowiedzialność za pilnowanie pokoju, bo jakby tutaj wzrok Ameryki, czy to będzie administracja Bidena, czy to będzie administracja Donalda Trumpa, tutaj musimy sobie zdawać sprawę, będzie skierowany na okręg Pacyfiku i rywalizację o Tajwan. Zresztą Amerykanie nawet jako mocarstwo, oni nie mogą prowadzić kilku wojen jednocześnie. Mamy jeszcze konflikt palestyńsko-izraelski, tak? Gdzie Joe Biden nie jest zadowolony z niektórych posunięć Izraela i otwarcie o tym mówi. Ja właśnie chciałem się spytać przy okazji, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie aktualnie. No, przede wszystkim Izrael prowadzi taką politykę dość ostrą w tym momencie i wygląda na to, że nie do końca słucha się tego, co mówi Biały Dom. Jak prowadzi tą politykę. Ciekawa jest kwestia tego, jak do tego podejdzie na przykład Donald Trump, jeżeli wygra wybory, czy on na przykład nie obetnie tego finansowania tutaj dla Izraela. Zobaczymy, sam wybuch konfliktu był spektakularny, bo ja byłem zaskoczony tą spektakularną porażką Mossadu, tego izraelskiego wywiadu, a ostrzeliwanie z jednej i z drugiej strony dzielnic cywilnych, no dla mnie jest szokujące. Putin odniósł się podczas Dnia Zwycięstwa do postrzegania Armii Czerwonej w innych państwach. Dzisiaj widzimy, jak próbują zniekształcić prawdę o II wojnie światowej. Przeszkadza to tym, którzy są przyzwyczajeni do budowania swojej zasadniczo kolonialnej polityki na hipokryzji i kłamstwach. Burzą pomniki prawdy walczącym z nazizmem, umieszczają zdrajców na cokołach, wykreślają pamięć o bohaterstwie i szlachetności żołnierzy. No, przepraszam bardzo, no, kolonializm to już mieliśmy, a prawda o wojnie światowej jest znana. Myśmy wcale, jak mówiłeś, zresztą doszliśmy wspólnie do tych wniosków, że po 45 roku niepodległości nie odzyskali w 100%, no, myśmy byli kolonią ZSRR. No, tam jeszcze był pomysł, żebyśmy byli kolejną chyba 17. republiką, tak? Mogę się mylić, ale chyba dobrze mówię. Ale sam Stalin nie chciał tego pomysłu zrealizować, bo stwierdził, że on Polaków już ma podziurki w nosie. I on nie będzie ich tam u siebie trzymał. No, przede wszystkim my musimy zrozumieć, że w Rosji jest zupełnie inne postrzeganie II wojny światowej niż u nas. U nas to była okupacja, zniszczenie polskiej inteligencji w Katyniu i etc. Natomiast tam jest, że no, oni wyzwolali Europę, najwięcej żołnierzy zginęło od nich, każdy tam w rodzinie stracił kogoś, tak? No ale zaraz, tą wojnę to razem z Hitlerem Stalin rozpętał. O tym już pan Putin nie pamięta, bo pan Putin pisze swoją wybrakowaną wersję historii. A za co my mamy być wdzięczni Rosjanom, przepraszam bardzo, za 17 września? Za 4 fale deportacji od listopada 1939 roku? Za Katyń? Za później zainstalowanie komunistów w Warszawie, że za mordy polityczne polskich oficerów, tak jakby chociaż Fildorfa, Nila czy Pileckiego, za masowe wywózki różnego rodzaju sprzętów, nie mówiąc o nawet o
elektryfikacji torach kolejowych. No, grabież była niesamowita, bo ja pamiętam, że nawet ktoś mi kiedyś opowiadał, może moja babcia, już nie pamiętam tego dokładnie, skleroza, ale że oni nawet podłogi zrywali. Podłogi zrywali, a jest taka ciekawa rzecz, którą Anthony Beaver opisał w książce Berlin, upadek 1945, którą zresztą polecam, kiedy w berlińskim mieszkaniu dwóch czerwonych armistów zobaczyło zegar z kukułką, to doszło do rękoczynów. Niedaleko Wrześni w Marzeninie, w rozlewni spirytusu, dwóch czerwonych armistów wpadło do kadzi ze spirytusem. Także, no tutaj ja nie widzę podstaw do tego, żeby być Rosji za cokolwiek wdzięcznym. Już nie będę wracał do rozbiorów i innych rzeczy. Więc cały ten mit wyzwolenia jest absurdalny, bo tak naprawdę oni nic nie wyzwalali, tylko zniewolili umysłowo kolejne narody. Zresztą polecam świetną książkę Czesława Miłosza, Zniewolony umysł. Jak człowiek funkcjonuje w systemie sowieckim tak naprawdę. Więc tutaj absolutnie to, co Putin mówi, to jest stek bzdur. On po prostu tęskni za imperium, za tym imperium, ale nie imperium czerwonym, tylko za tą strefą, gdzie Rosja była panem i władcą tych państw między Niemcami a Rosją przede wszystkim, czyli poczynając od Finlandii przez Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię, Węgry, Bułgarię, tak? Że te państwa były tak naprawdę no, częścią tego bloku wschodniego. Układu warszawskiego, można powiedzieć. O, to będzie ładne sformułowanie. Belgijska telewizja wyemitowała komunikat przed rozpoczęciem transmisji z Eurowizji. Zdecydowała się potępić łamanie praw człowieka przez Izrael. Opublikowane specjalne oświadczenie. Afera związana jest z faktem, że w utworze było mnóstwo, w jednym z utworów było mnóstwo odniesień do ataku Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października ubiegłego roku. Dotyczyło to zarówno tytułu, jak i słów piosenki, gdzie są m.in. nawiązania do kwiatów, które symbolizują ofiary konfliktu. Organizatorzy Eurowizji wskazywali wyraźnie, że to łamie zasady neutralności politycznej. Śledzisz w ogóle jakieś newsy w Eurowizji odnośnie na przykład terminów związanych globalnie? Oczywiście to samo, Eurowizji nie oglądałem, aczkolwiek rzucił mi się artykuł właśnie związany z tą kwestią, że zawsze było polityczne, uważam. Teraz może komuś się nagle nie spodobało, ale zauważ, że te wszystkie konkursy, które są, to albo mają wyraz polityczny, albo próbuje się zdobyć głosy na podstawie jakiejś tragedii. Ktoś jakąś historię taką smutną w tle opowie i później nagle dostaje mnóstwo głosów, a niekoniecznie musi ładnie śpiewać. Więc tak naprawdę to wszystko jest polityczne w tym momencie. Więc komuś musiało się to po prostu nie spodobać i się obruszył na to. Szczególnie Izrael, który też własną politykę prowadzi, tak? Nie do końca też mi się wydaje wobec Polski uczciwą, ale dobra, to już nie będę dalej tego kontynuował, bo mi się wydaje, że rząd izraelski też wobec Polski jest nie do końca szczery w tym, co robi. Zresztą w polityce szczerości nie ma, tak jak mówiłem, więc to bym sobie sam zaprzeczył. O kohabitacji teraz trochę opowiedzmy. Opowiedz o tym. Co to za określenie, jak należy je rozumieć w kontekście zagrożeń wynikających z aktualnego stanu światowego bezpieczeństwa i w obliczu zagrożeń, w jakich się obecnie znajdujemy? Co sądzisz o słynnej ostatnio ucieczce sędziego? Znaczy, kohabitacja to jest z reguły takie wydarzenie w państwie, szczególnie tutaj u nas w Polsce, gdzie mamy z jednego obozu politycznego wywodzi się, powiedzmy, prezydent, a z innego premier. Już taka sytuacja miała miejsce, kiedy prezydentem Rzeczypospolitej był prezydent Lech Kaczyński, a premierem Donald Tusk. Czyli to jest tak naprawdę uprzykrzanie sobie życia i blokowanie działalności rządu przez prezydenta i odwrotnie, tak? Więc teraz mamy tą kohabitację prezydent Duda, premier Tusk i jego rząd. To nigdy nie przynosi nic dobrego, bo wszelkie próby reform w państwie są hamowane, ale tutaj dodam jedną rzecz. Nawet jeżeli premier i prezydent są z jednego obozu politycznego, tutaj podam przykład Leszka Millera i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, również może dojść do pewnych tarć, więc nie uważam, żeby tylko tutaj samo widzę. Po prostu no, zawsze jest problem tego, że prezydent nie do końca potrafi się wyzbyć swojej legitymacji partyjnej. Ja tutaj nie mówię tylko o prezydencie
Andrzej Dudzia, również o Bronisławie Komorowskim, czy nawet Aleksander Kwaśniewski dopiero wyzbył się tej legitymacji, kiedy doszło między nim a Leszkiem Millerem do konfliktu na tle prywatnym, tak? Między nimi, więc tam był też konflikt i myślę, że to jest właśnie ten problem, że oni nie potrafią wznieść się powyżej swoich ambicji i tego, że dobro państwa jest najważniejsze. A ta ucieczka sędziego, co ty o tym sądzisz? Sędziego Tomasza Szmyta, tak? To jest ciekawe, bo powiem w ten sposób. To jest jednak przykład tego, mówi się, że to był sędzia związany z PiS-em. Okej, dobrze. Ale to jest pokazanie tego, jak bardzo łatwo służby białoruskie, które współpracują z Rosjanami, KGB, potrafi przeniknąć do naszego państwa i jego potrafi penetrować nasz system polityczny. Bo ten sędzia, i też to jest porażka naszego kontrwywiadu, bo zobacz, on był przez dłuższy czas, z tego co chyba podał Onet był monitorowany przez CBA, tak? Czy ABW? ABW chyba. Dobrze mówię, ABW. I nagle on im ucieka z radaru, czyli musiał być gdzieś przeciek. Czyli oni muszą mieć, mówiąc kolokwialnie, gdzieś kreta. Więc to jest, moim zdaniem, spektakularna porażka polskiego wywiadu. Ale tak patrząc po 89, jak każda władza przychodziła, mówiąc kolokwialnie, to oni tak naprawdę robili demontaż tego, co było i wkładali swoich ludzi. To gdzie masz mieć ciągłość współpracy służb? Służby muszą działać, nawet jak jest zmiana władzy. A przyszedł na przykład, teraz mogą się ludzie nie czepiać, że będę się doklejał do PiSu, ale przyszedł na przykład Antoni Macierewicz, zrobił kompletną rewolucję. I później jest kolejna zmiana i jest kolejna wymiana ludzi. Także do Macierewicza mam jeszcze o coś innego pretensje. O to, że zablokował zakup 8 baterii Patriota, kupiliśmy tylko 2. Bo już byśmy teraz mieli 8. Także to tak na marginesie. Także właśnie mówię, no widmo kohabitacji nie jest zbyt dobre, ale nawet jak mają swojego prezydenta, tutaj mówiąc o Komorowskim, no to też będzie im wszystko podpisywał. Akurat, a ten będzie wszystko blokował, a ten będzie podpisywał. Dużo bardziej mi się wydaje był elastyczny Lech Kaczyński w pewnym momencie i trochę Kwaśniewski. Bo Kwaśniewski jak się zagiął i Kaczyński tak samo, jak się zagiął, to nie podpisywał. Nawet Andrzej Duda, to mu trzeba oddać, w pewnych kwestiach poszedł z PiS-em na kontrę. Bo były takie ustawy. Pamiętasz chociażby o sądownictwie tam. Też nie do końca się z nimi zgadzał. Już tu chcę być uczciwy, nie chcę być jednostronny, że tutaj się czepiam. Ale były takie przypadki i to trzeba odnotować. Bo miał po prostu swój pomysł. Troszeczkę na kontrze do PiS-u. I patrząc na tą ucieczkę, też się zastanawiam, co taka osoba musi mieć w głowie. Że idzie na współpracę? Wiesz co, rosyjskie służby często działały w ten sposób, nie wiem jak to teraz wygląda, bo nie mam wglądów w informacje, ale często bazowały na tym, że albo pozyskiwały kogoś za pieniądze, albo wywoływały skandal obyczajowy i miały na tego delikwenta haki, mówiąc wprost. Więc on może po prostu, wiesz, no dali mu sporo kasy, albo po prostu, nie wiem, zainscenizowali jakiś skandal obyczajowy, że zrobili mu zdjęcie z jakimiś paniami lekkich obyczajów. No i słuchaj, no sędzia, i potem to by się przedostało do mediów. I co? Wtedy? Kariera skończona, tak? A może on ma po prostu prorosyjskie zapatrywania i twierdzi, że to Rosja ma rację w tej swojej całej narracji, którą prowadzi? Bo są takie osoby w Polsce. Na prawej stronie sceny politycznej podejrzewam, że i na lewej, bo to nie można generalizować. My mamy taką w Polsce zdolność generalizacji. Albo coś jest czarne, albo coś jest białe, nie? A mi się wydaje, że tutaj, jeżeli chodzi o problem rosyjskich służb w Polsce, to jest to problem i lewej sceny politycznej, i prawej, ale też tego centrum, gdzieś tam jest ulokowana trzecia droga i inna. No PSL trudno, bo PSL, ja mówi się, że to jest partia chłopska, ale ja bardziej uważam, że to jest partia obrotowa. Jak się nie obrócą, to się u władzy znajdą. Ale dobrze, tutaj to jest tak w ramach takiego żartu, powiedzmy, sytuacyjnego. Jak rozumieć geopolitykę w dzisiejszym świecie? Czy w ogóle da się ją pojąć? Geopolitykę? To byśmy musieli, wiesz co, zamknąć to w takich, można powiedzieć, dwóch obszarach, jeżeli chcemy to jakoś tak ukonstytuować geopolitycznie, bo tutaj bym Cię odesłał do książki Geopolityka Leszka Moszulskiego, świetna, każdemu z Państwa polecam, że mamy, w pewnym sensie mamy dwubiegunowy, może trójbiegunowy świat, bo mamy ten model amerykański z Europą, gdzie to Amerykanie są strażnikiem, mamy Rosję, która swoją cywilizacją próbuje, jakby to oni twierdzą,
przejść do Europy i dalej. I mamy Chiny z Indiami, gdzie jest taki dualizm troszeczkę, gdzie Chiny też próbują swój model polityczno-gospodarczy zwłaszcza zaintubować i tutaj, no, na takich trzech płaszczyznach, więc to mniej więcej wygląda. No, mi się wydaje, że tutaj Chiny mają obecnie przewagę, bo oni są takim narzędziem, które hamuje przede wszystkim Rosję, mi się wydaje, przed większymi próbami destabilizacji, bo ja podejrzewam, że gdyby nie Pekin, to Moskwa by nawet byłaby w stanie użyć taktycznej broni jądrowej, żeby na przykład dane miasto zniszczyć i zmusić, powiedzmy, Ukrainę do rozmów pokojowych. Niestety nie wykluczam takiego scenariusza, bo gdyby nie Pekin, podejrzewam, że byłoby to możliwe, bo jednak Chiny, mimo wsparcia Rosji, mówią o tym wprost, że no, użycie atomu jest wykluczone. Podejrzewam, że Chiny wtedy mogłyby zareagować w jakiś sposób. Mają mniejszy potencjał, jeżeli chodzi o głowice nuklearne, ale sam potencjał ludnościowo ekonomiczne, zwłaszcza, że tym bardziej, że pamiętaj, że już niektóre myśliwce chińskie, ja nie pamiętam teraz ich nazwy, ale są budowane w technologii SALT, czyli w technologii tej niewidzialności, którą Amerykanie stosowali. Także tak to i ja widzę. Czy w XXI wieku komukolwiek będzie się opłacało wywołać trzeci już światowy konflikt? Mówimy o tym w momencie zakończenia tego drugiego w 1945 roku. Czy wiesz, czy się będzie opłacało? No, konflikt w XXI wieku już jest wywołany. I to w wielu miejscach, bo ty mówisz, mówimy tutaj o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, no ale mamy ten konflikt zapalny izraelsko-palestyński, jest konflikt w Syrii. Także te konflikty cały czas ogniskują, bo to się na przykład często Rosji opłaca takie punkty zapalne trzymać. Jest konflikt azersko-armeński przecież, o Karabach. On niby się teraz został zawieszony, ale się ciągle tli. Będzie pewnie, nie daj Boże, konflikt bośniacko-serbski, bo to też może niestety Bałkany też są taką beczką prochu w tym momencie, mi się wydaje. Więc tutaj może być dużo ognisk zapalnych w tym momencie na świecie. Ja już nie mówię o tym konflikcie amerykańsko-chińskim o Tajwan. Bo to też jest... Pamiętaj, że ten pakiet pomocowy, który był uchwalony przez Kongres, on był skierowany 60 miliardów tam do Ukrainy. Ileś miliardów było dla Izraela, ale było też ileś miliardów dla Tajwanu. Bo Tajwan, pamiętaj, że jest zaopatrywany w sprzęt amerykański. W niedaleko Tajwanu jest lotniskowiec. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale tam są też myśliwce amerykańskie. Także tak to widzisz, zagląda. Tutaj nie trzeba dużo. To jest troszeczkę te konflikty, o których ja mówiłem, to jest taka... tutaj mamy pełnoskalową inwazję, ale choć właśnie te wspomniane Bałkany, to jest beczka prochu, gdzie może kolejny konflikt wybuchnąć. Na zakończenie jeszcze o proteście rolników sobie porozmawiamy. Wiele osób, z którymi rozmawiam zakulisowo, pyta mi się, co to w ogóle jest ten Zielony Ład. Ja im coś tam tłumaczę, ale momentami trochę się już gubię. Nie to, żebym nie znał sprawy, przecież mieszkam na wsi i rozmawiam z tobą właśnie na wsi. Gubię się dlatego, że wokół tego tematu narosło tyle rzeczy, że pora wyjaśnić jeszcze raz zwykłemu, prostemu człowiekowi jak ja, który śledzi na co dzień wszystko, jeśli chodzi o newsy, ale mózg tegoż człowieka potrafi czasem zdać zapomnieć przy okazji dobrych wyników. Wszystkim maturzystom życzymy. Znaczy, polityka Zielonego Ładu zakłada to, że przede wszystkim rolnictwo, ale też budownictwo będzie zeroemisyjne, tak? I to zmusza przede wszystkim rolników do uprawy bardziej ekologicznych roślin, ograniczenia nawożenia, ale przede wszystkim ograniczenia upraw, bo tam był ten pomysł jednej, chyba czwartej, tak? Że ma leżeć odłogiem, tak jak trochę trójpolówka w średniowieczu, tylko że wtedy nie było środków ochrony roślin. Ale też jeszcze jest kwestia tego, że rolnicy się skarżą na to, że te dopłaty nie są adekwatne do tego, co oni uprawiają, tak? I ceny skupu są za niskie, o to chodzi. Więc tutaj budowa tych zeroemisyjnych budynków, to też jest ciekawe, że znowu wzrosną koszty budownictwa i znowu te mieszkania będą jeszcze droższe. Więc mi się wydaje, że to pod takim płaszczykiem ideologicznym ktoś chce po prostu zarobić. To jest taki czysty lobbying w tym momencie. Bo co z tego, że my będziemy mniej emisyjni w Europie, jak na innych kontynentach świata ta emisja dwutlenku węgla będzie większa. Przecież cyrkulacja powietrza wiadomo, jak się konstruuje na kuli ziemskiej, tak?
to, że my będziemy zeroemisyjni, a na przykład Chiny, Brazylia, nie? No to nam da nic takiego. My musimy jakby ogólne wypracować modele ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Zaraz się zobaczy, że zacznie strajk branży samochodowej, jak będzie próba wprowadzania tych, powiedzmy, elektrycznych samochodów. Gdzie masz je ładować w Polsce? Gdzie masz stację ładowania? I czy przejedziesz na przykład na jednym ładowaniu 1000 km, a powiedzmy, że masz samochód elektryczny, masz 2% baterii, a dziecko złamie nogę. I co wtedy? Na pieszo pójdziesz z tym dzieckiem do szpitala? No według mnie to już jest trochę, przepraszam za słowo, może ktoś się obrazi, ale to już mi na marksizm kulturowy zakrawa, taki marksizm 2.0, który niestety, ale coraz bardziej w Unii Europejskiej jest widoczny. Bo ewidentnie to jest próba lobbingu, żeby zarobić na tym Zielonym Ładzie. Bo nikt nie pomyślał. Przecież rolnik nie może sobie części swojego areału odłożyć, bo będzie stratny. Więc ja uważam, że to jest absurd. Albo ceny zbóż w skupach. No to też jest, według mnie, to też są skutki takiej niewłaściwej polityki rolnej, nie tylko w Brukseli, ale też u nas rządów. Bo tak naprawdę ten konflikt na granicy z Ukrainą też się rozwinął od tego, że polski rząd skupował dużo tego technicznego zboża. Po co? Ja się pytam. Po co te zboże techniczne? I dlaczego to zboże, które miało być, powiedzmy, u nas magazynowane i potem miało płynąć, powiedzmy, ze Świnoujścia dalej, jednak zostawało? To o co tutaj chodzi? Ewidentnie coś jest nie tak. Teraz pytanie, którego myślałem, każdy jest ciekawy. Czy wszyscy protestujący to rolnicy? Przykład, my rolnicy chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Twój komentarz. Znaczy ja bym tego do całej Unii, do jakby całej grupy rolników nie przykładał, bo uważam, że jest pewnie grupa rolników, która nie są euroentuzjastami, ale później takie hasła są bardzo łatwo wykorzystywane na przykład przez rosyjską propagandę, tak? Jak ten napis na traktorze tego z pana. Więc ktoś albo nie pomyślał, albo był inspirowany, albo nawet nie dostał pieniądze. Jakaś grupa, która jest eurosceptyczna. Bo faktycznie no, te próby reform, które są w Brukseli, no, powodują, że wielu też do Unii się zniechęca. Chociażby ta centralizacja polityki zagranicznej albo polityki rolnej, która jest proponowana. Ja akurat nie jestem eurosceptykiem, ale uważam, że nie można części swoich uprawnień cedować na Brukselę. Bo to jest pozbawianie siebie swojej samorządności. Trzeba prowadzić dialog, dyskutować, pójść na pewne kompromisy, ale te kompromisy muszą być wyważone, a nie, że jedna strona w tym sporze jest stratna, tak? Tutaj trzeba, mówię, no, wypracować jakiś model porozumienia. Nie wiem, jak ja nie jestem tutaj premierem, do pana Donalda Tuska i do ministra rolnictwa jest pytanie otwarte. Twoim zdaniem, okiem zwykłego człowieka, protestują słusznie rolnicy? Znaczy, sama idea protestu jest słuszna, natomiast tutaj problem jest formy. Problem formy, bo takie propagowanie gdzieś tam tego, że Putin ma zrobić porządek, jest absurdalne według mnie. I tylko świadczy o głupocie. Albo o braku w ogóle jakiegoś obycia w świecie. Mi się wydaje. Bo tutaj porządek to polski rząd powinien zrobić. My w Polsce powinniśmy być panami własnego losu, a nie słuchać jakichś satrapów wschodnich, tak? Gościa, który ma po prostu kompleks tego, że jego ukochany Związek Sowiecki upadł. I strefa wpływów. No jeżeli żyjesz kategoriami wczoraj, no to nie wróży zbyt dobrze. A pamiętaj Damian i pamiętajcie Państwo jedną rzecz, że ten satrapa, który uciska, najbardziej się boi tych swoich poddanych, żeby się przypadkiem nie zbuntowali. To jest ciekawe. To jest istotne. Natomiast mówię, sam protest, powtórzę się jeszcze raz, jest słuszny. Natomiast forma i rodzaj tego protestu to już pozostawiam do oceny każdemu z Państwa, bo myślę, że protesty mogą przybierać różne formy, bardziej pokojowe, niektóre są bardziej ekstremalne. Natomiast takie hasła, które są, powiedzmy, tutaj niezbyt mądre, to uważam, że są niepotrzebne, bo tylko budują negatywny obraz Polski na zewnątrz. Na koniec jeszcze bezpieczeństwo nasze tutaj. Jakbyś jeszcze raz okiem zwykłego człowieka miał powiedzieć, jak o nie zadbać? To przede wszystkim musimy zacząć od tego, że tak jak mówiłem, rozwijać i rozbudowywać potencjał polskich sił zbrojnych, kultywować i utrzymywać sojusze,
ale też bym powrócił jednak do takiego wychowania obywatelskiego i też powrócił do tych modułów przysposobienia obronnego, żeby podstawowe rzeczy społeczeństwo potrafiło wykonać, jak pierwsza pomoc, jak się zachować w momencie zagrożenia, z czego się powinna składać apteczka pierwszej pomocy, jak zrobić opatrunek. Czyli takie najbardziej podstawowe rzeczy. Co obrona cywilna potrafi zrobić? No, szkolenia na przykład z broni półautomatycznej, jeżeli ktoś chce. Też jak najbardziej. Są strzelnice, tak? Różne kluby. Więc tutaj jak najbardziej. No tutaj utrzymać też te Wojska Obrony Terytorialnej, które akurat Antoni Macierewicz wprowadził, i zmienić trochę tam przepisy, bo na przykład zapisy o tym, że nie można danych rzeczy dotykać, które są na półce, no to też są absurdalne. A były takie przypadki. Więc to też szkolić, bo jeżeli ktoś chce tak, na przykład do takiego Wojska Obrony Terytorialnej wstąpić, przejść przeszkolenie, tak najbardziej zachęcać, kultywować to. Mówię, bo pokój nie jest nam dany raz na zawsze, więc przede wszystkim my musimy wymagać od siebie, a dopiero później wymagać od innych. Tym zakończmy naszą ciekawą rozmowę o bezpieczeństwie. No, moim gościem Kamil Wysocki, dzięki. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się i słyszymy w następnych podcastach. Kłaniam się, do usłyszenia.